Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na Czarioterze. Bohaterem bitwy jest Jack Mazda. Linia Siegfrieda w trybie szturm. Szturm, którego nie gram. A może i warto. Warto ten tryb znowu włączyć. Losowanie na dych. Dych jest niewiele. Jest za to sporo dziewiątek. No i jak tutaj szturmować? Losowało naszego bohatera po prawej stronie. No i właśnie prawą stroną nasz bohater się udaje. Znaczy na razie mu się nic nie udaje. Cały czas się obija z 1375. Za wsparcie służy plutonowy. Pierwsze cele wyświecone. Jest KW-4, korzystnie prezentujący wieżę. Teraz stoi idealnie przodem. No i to można wykorzystać bez problemów. Zaświecił się nasz bohater i odbił strzał od KW-4. No, bardzo dziwne. A zobaczcie, Mazda... No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Po wyświeceniu, po otrzymaniu tego ostrzeżenia w postaci strzału od KW-4, nasz bohater się nie schował i ryzykował, że zostanie pokarany przez to. No i strzelił do niego znowu KV-4. No i znowu szczęście zadziałało. Na razie nie ma straconych obrażeń, nie ma straconego HP. Jest jak pancer S100. No i ta nieszczęsna KW-4, ale wiadomo, priorytetem jest ten właśnie kolos. Tym razem Mazda się nie świeci. No szkoda, że jak pancer teraz na ten strzał nie zszedł. Jest KW-4. Gdzieś tam stała, tylko pocisk poleciał trochę zbyt bardzo w lewą stronę. Tak mi się wydaje, że mogło to nie wejść. O, jak pancer został na 6 HP. Zmiana flanki. Wsparcie w postaci SU-101 sojusznika i plutonowego już nie istnieje. Mamy T-54-1 z prawej strony. Na razie nie ma picia. Ale myślę, że w innym miejscu znajdzie się bezproblemowe bicie. Jest KW-4. Oberwała chyba jednak wcześniej. Jest jedna artyleria na stronę. Ale Jack... O, chciałem powiedzieć... O nie, no... Chciałem powiedzieć, że Jack jest na tyle mobilny, że artyleria chyba się nim nie zainteresuje. A jednak, zobaczcie. Tyle. A co by było, gdyby Jack się zaświecił i został w tym miejscu na dłużej? No, to by się skończyło chyba powrotem do garażu szybkim. Powrót na stare śmieci. I zobaczymy. To ten wótek na pewno przeszkadza. Będzie świecił naszego bohatera. Zresztą lew też. To chyba była próba podpalenia. Ale lwy to tak... aż tak łatwo się nie palą. Jeszcze jeden strzał. Lew w ogóle nie zainteresowany bitwą. Co to było? Bąkowo burzące. No, za niską wartość weszło. 120 tylko. Nawet nie wiedziałem, że na Czarioterze są te odłąkowo burzące. O takiej charakterystyce. No ciekawe, ciekawe.
Teraz T54E1. Znowu bok wieży. Tak jak w przypadku KV4 wcześniej. Teraz już stoi całkiem bokiem. I jest spot. Przeciwnika zostało dużo tych dych i dziewiątek i to jeszcze na dodatek magazynki. Trzeba uważać, żeby nie dostać jakiejś serii ciosów. Wynik 7-8, czyli bitwa cały czas wyrównana. I cały czas nasz bohater próbuje znaleźć miejsce, sobie miejsce w bitwie. To przeszarżować raczej nie ma szans. To może zakończyć się jakimś kombosem. 7-10. Przeciwnik ma zdecydowaną przewagę. Jeszcze ten T-62A flankujący gdzieś od tyłu. No i chyba na niego tak powoli się zasadza Jack Mazda. No tu domek przeszkadza w wykończeniu T-54E1. Osiemdziesięć. Jest problem. Jest charioter drużyny przeciwnej. Jest na otwartym. Jest również T-71. Piękny strzał. Teraz wykończenie. Jest również T-71. Ach, zawinął się. Poszedł w inną uliczkę. 8-11. Robi się problem. Dobrze, że Batchat coś tam próbuje działać, ale jak skończą mu się pestki, może być ciężko. 10-12 i mamy WTK. Mamy również te HE-ki. Na pewno weszło, tylko za jaką wartość. Na wykończeniu T-54-1 trzeba pomóc jak pancerowi. Aj, ten strzał był troszeczkę źle wymierzony. Szkoda wielka. Przymierz dobrze. No trochę szczęśliwie, bo celownik nie był skupiony do końca. Ale najważniejsze, że jak pancer jeszcze żyje. Bo gdyby nie, że już wszyscy przeciwnicy skupiliby się na naszym bohaterze i wtedy byłoby bardzo ciężko. Ten strzał, to nie wiem, rewelacyjny był. I ten od artylerii również. Mega szczęście, jedno i drugie. Minuta 56 do końca bitwy. No naprawdę, mega szczęście. Najpierw trafiony w locie, nie wiem, na kompletnie rozwalonym celowniku ten WTK, później strzał od artylerii. No, no masakra. No dobra, co my tu mamy? T-62A ma mnóstwo życia. No, mam nadzieję, że jak pancer przynajmniej raz go trafi. T-71. Już zakończył swój żywot. Artyleria wroga na pewno celuje w to miejsce. Minuta do końca. No i chyba załatwić tego T-62A chyba koledzy mogą spokojnie. Chociaż nie, ten ucieka. Artyleria maca jak pancera S100. Jest wyjeżdżający T-62A. 40 sekund do końca bitwy. Kolejny strzał i teraz już nic przyjąć nasz bohater nie może. Ale w tym momencie blokuje wyjazd. Ja nie wiem, co ten T-62A robi. No może i boi się tego jak pancera, może ten jak pancer tutaj celuje.
jeszcze odbił. No niesamowite, kto szybciej przeładuje, powinien przeładować T-62A szybciej. Kompletnie zawalił bitwę i jak pancer skapował. Zobaczcie, 2 sekundy przed końcem bitwy praktycznie. Padła druga odznaka biegłości, masterka, duży kaliber i Top Gun. Sami widzieliście, ile szczęścia miał Jack Mazda w tej bitwie. Chociażby odbity strzał od KV-4. Również te strzały od artylerii, strzały gdzieś tam w biegu. No, niesamowicie się działo w pewnym momencie. 7154 zadane uszkodzenia, 6 fragów, 1893 expa. Piękny wynik, naprawdę. Warto było ocalić tego jakpancera? Warto było. Bo nawet jakiś noob stojący na bazie może wam wygrać epicką bitwę. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.